Moi kochani, chciałbym dzisiaj Wam przedstawić moje spojrzenie na chemię. Istnieje mężczyzna, istnieje kobieta i ich czasami łączy chemia. Może nie tyle jeszcze łączy, co ich przyciąga. Przyciąga ich do siebie ogromna chemia. Ta chemia, jakbyście tak chcieli wiedzieć, co to jest chemia, chemia to są po prostu hormony. Chemia jest to, co nam dała natura. Natura dała nam możliwość przeżycia niezwykle głębokich emocji, które są spowodowane hormonami. I te hormony człowiek po to wydziela, żeby ten gatunek przetrwał. Czyli tak naprawdę, kochani, chemia to jest nic innego jak dzieci. Dzieci to jest po prostu czysta chemia. Czyli jeżeli ty odczuwasz chemię do swojej partnerki lub jeżeli ty odczuwasz swoją chemię do swojego partnera, to znaczy, że to, co was w tej chwili łączy, co was do siebie ciągnie, co was do siebie zbliża, to są po prostu dzieci. To jest ta chęć, potrzeba, może nie chęć, a potrzeba przedłużenia gatunku, posiadania potomstwa. Jak będziecie mieli potomstwo, to już nie będziecie posiadali potrzeby posiadania potomstwa, już bez przesady. Jeżeli ktoś ma potrzebę posiadania wody, napije się wody, weźmie wody i się napije, to już zaspokoił potrzebę posiadania wody. Jeżeli ktoś ma potrzebę posiadania potomstwa i zaspokoił potrzebę posiadania potomstwa, to ta potrzeba przestaje istnieć i ta chemia wtedy paruje, kochani, i dlatego jeżeli związek jest oparty na chemii, to jest to bardzo udany związek, ale tymczasowy, tylko do momentu wyprodukowania dzieci. Jak już zostaną wyprodukowane, to dalej ten związek przestaje istnieć jako związek, najwyżej jako stowarzyszenie opiekujące się potomstwem.